Dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa w Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Nazywam się Jakub Makowski. W imieniu dyrektora Jarosława Klejnackiego chciałbym serdecznie powitać pana profesora Grzegorza Bombiaka, redaktora książki, której dzisiaj promocja odbywa się w Muzeum Literatury. Witam serdecznie wszystkich prelegentów dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie Państwa. W imieniu dyrekcji Muzeum oraz pracowników Muzeum Literatury życzę Państwu miłego wieczoru. Dobry wieczór. Nazywam się Anna Rucińska i w imieniu Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik bardzo Państwa serdecznie witam na dzisiejszym wieczorem, że promocyjnym, książki pod tytułem Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Ten bardzo obszerny tom listów do Jerzego Borejszy, pomysłodawcy i pierwszego prezesa naszego wydawnictwa, wydaliśmy z okazji 70-lecia istnienia naszej oficyny. Rocznicę obchodziliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Dzisiaj świętujemy ją w gronie pana redaktora, któremu zawdzięczamy pomysł, wielką inicjatywę, wybór ilustracji, wstępu, przypisów, cała praca po jego stronie, wielka przyjemność też współpracy. Bardzo serdecznie również witam pana Daniela Pasenta, który dzisiejsze spotkanie poprowadzi. Będzie nam miło wysłuchać kilku słów, refleksji, krytyki, opinii o książce pana doktora Marka Radziwona. Bardzo witam serdecznie. Dyskusję z kolei poprowadzi pan profesor Andrzej Zieniewicz. Życzę Państwu bardzo udanego wieczoru. Zachęcam również do zadawania pytań. Dobry wieczór Państwu. Ja tak się zastanawiałem, dlaczego się tutaj znalazłem w tych dostojnych murach i w tym dostojnym towarzystwie, bo nie jestem ani profesorem, ani działaczem ruchu robotniczego. I doszedłem do wniosku, że chyba zostałem zaproszony dlatego, że jestem stary i może coś z tamtych czasów jeszcze kogoś pamiętam. I nawet, że spojrzałem na tę książkę również pod kątem tym, że wielu ludzi znałem, którzy w tej książce występują. Chciałem bardzo podziękować za książkę, którą uważam za wyjątkową i pamiętną, jeśli tak można powiedzieć, wzruszającą też, pouczającą. To jest książka, która ma wielu autorów. Może pierwszym autorem jest nieobecny w spisie autorów sam jej bohater, Jerzy Borejsza, bez którego, który skupił wokół siebie kwiat inteligencji powojennej i przedwojennej i bez którego ta książka by nie powstała. Drugim autorem jest autor zbiorowy, około 60 nadawców, autorów tych listów, bo to jest książka, jak Państwo zapewne wiedzą, złożona z 300 listów, około 60 autorów, wśród nich znanych pisarzy, intelektualistów, działaczy komunistycznych, ale również ludzi spoza polityki. Bardzo ważnym autorem tej książki jest pan profesor Bombiak, któremu mogę tylko złożyć wyrazy podziwu i wdzięczności za samą ideę, bo słyszałem, że to pańska idea jest, tak? To jedno, ale pan tę ideę też wcielił w czyn. Ja jestem profanem i nie potrafię ocenić warsztatu naukowego, ale muszę powiedzieć, że przedmowa i przypisy do tej książki i jej opracowanie są imponujące. Są imponujące, nie mniej ciekawe niż same te listy. No i słowa uznania należą się także profesorowi Jerzemu Borejszy za to, że tyle tych listów ocalił, że tyle tych listów znalazło się w archiwum, obok innych skarbów, które mam nadzieję także kiedyś do nas dotrą.
To jest też książka, na nią można różnie patrzeć, bo z jednej strony to jest książka polityczna o tym, jak twórcy ustawiali się, jak widzieli się, jaki był ich stosunek do Nowego Ładu, do nowego ustroju. Jest to także książka listów prywatnych. Można na te listy patrzeć pod kątem prywatnych doświadczeń tych ludzi, którzy dzielą się z Borejszą swoją ówczesną sytuacją lub zwracają się do niego o pomoc. To jest też książka o ewolucji. Dużo wiemy o tych ludziach potem, co się z nimi stało potem, po roku 48, 9, 7, dokąd oni trafili. Ze wszystkich tych punktów widzenia jest to książka bardzo, bardzo oświecająca. Są pisarze, którzy są na emigracji, którzy piszą z emigracji, którzy zastanawiają się, czy wrócić do Polski, czy może nie wrócić, czy tak jak chyba Hitler, czy ktoś pisał o Kuncewiczowej, że ona by chciała, żeby jej książki do Polski wróciły i żeby się ukazywały, ale sama jeszcze nie kwapi się do powrotu. Wydawać w Polsce, ale nie wracać. Są ludzie, którzy deklarują, jak Zbigniew Bieńkowski z Paryża, że chce wracać i oddać wszystkie siły Nowej Polsce. Są ludzie, pisarze, bardzo gorliwi, jak Helena Bobińska, która nie może się doczekać, kiedy dostanie zlecenie na napisanie książki o Bolesławie Bierucie. Już nie pamiętam, to chyba dla dzieci miała być, dla dzieci książeczka. Są listy bardzo dramatyczne i głębokie, jak na przykład Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Bardzo poważny, dramatyczny list, stanowiący jak gdyby jego rachunek z jego własną postawą przed wojną, z okresu prosto z mostu. Są też listy pokazujące losy naszych wybitnych pisarek i pisarzy po wojnie, w tamtym okresie. Tu utkwił mi tak w pamięci taki fragment listu Zofii Naukowskiej, której tu jest kilka listów. W jednym z tych listów ona prosi o coś do zjedzenia, bo jest po prostu głodna. Tutaj widać, w jakich sprawach ludzie zwracali się do Jerzego Borejszy po pomoc. Jedni o to, żeby coś zjeść, drudzy o to, żeby móc chociaż jeden dzień przenocować u niego, bo przyjeżdża do Warszawy. Są prośby o mieszkanie, są prośby o wydanie książki, o bilety i diety. Tu mi utkwiło w pamięci prośba Tadeusza Hołuja, który pisze: chcę przejechać się po Europie za żelazną kurtyną w celu potem napisania książki. Nie chcę Państwu zajmować dużo czasu, ale dwie ważne czy trzy ważne sprawy jeszcze chciałem podkreślić. Jedno, to z dużą uwagą przeczytałem listy Czesława Miłosza, który wtedy jest jeszcze dyplomatą, który z jednej strony współpracuje, lojalnie pracuje jako dyplomata i ponagla centralę w Warszawie, żeby przygotowała chyba przy Bosia rozprawkę o Mickiewiczu dla czasopisma amerykańskiego i tam stawia trzy warunki. I jednym z tych warunków jest, że to ma być koniecznie z marksistowskiego punktu widzenia, marksistowskie spojrzenie na Mickiewicza. Jest ciekawa ocena Miłosza ówczesnej prasy polskiej z przekrojem, odrodzeniem i tak dalej. No to ci z Państwa, którzy pamiętają tamte czasy, czy znają tą prasę, będą mieli szczególną satysfakcję. I wreszcie zwróciłem uwagę na
na to, jak Miłosz określa swoją pozycję, swoje stanowisko w liście do Borejszy i pisze, że przyjął postawę ironicznej lojalności. To mi się dosyć podoba. I myślę, że wielu z nas przyjmowało taką postawę. Nie wiem, czy w pewnym sensie pokolenie i grono, do którego ja należę, to znaczy tygodnika Polityka, to nie było trochę postawa ironicznej lojalności. No Miłosz poszedł dalej, myśmy wysiedli na tym przystanku ironicznej lojalności, ale zwróciłem uwagę na ten zwrot. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest witriolem pisany list Juliana Tuwima o Piaseckim. Tuwim jest jeszcze za granicą, jeszcze do Polski nie wrócił, ale dowiedział się, że wychodzi pismo dziś i jutro, że Bolesław Piasecki tam jest, że pisuje. No po prostu cały swój talent pokazał tutaj Julian Tuwim. Niebywale. No kwas solny, to jest pisane kwasem solnym i witriolem. To przejdzie chyba do historii polskiego pamfletu. I wreszcie ostatnia sprawa, na jaką chciałem zwrócić uwagę, to są listy Edmunda Osmańczyka i Ksawerego Pruszyńskiego, którzy już wówczas okazują pewne oznaki zwątpienia. Pruszyński widzi, że publicystyka, jak mówi, przekształca się w tubę, a Osmańczyk, który przyjeżdża do Polski, jeździ po Polsce, widzi bardzo dużo rozterki, takiej niepewności, co to będzie, jak to się skończy, że ludzie nie wiedzą, czy się rozpakowywać, czy się osiedlać, zwłaszcza na Śląsku. Bardzo ciekawe. W sumie chciałem bardzo panu profesorowi Bąbiakowi, profesorowi Borejszy i wszystkim, którzy się przyczynili, pogratulować i podziękować za tę książkę. Te listy z lat 44-52 są takim ważnym kolejnym świadectwem dotyczącym pierwszych lat powojnia. Jednak większość listów dotyczy lat 44, 48, 49, później tych listów z rozmaitych powodów, także po prostu z powodów poza politycznych, prywatnych, tych listów do Jerzego Borejszy jest już mniej i ja bym tę książkę ustawił w takim ważnym ciągu co najmniej dwóch innych publikacji dotyczących tego też okresu, niedawno wydanych listów wojennych i troszkę powojennych, Kazimierza Wyki do Kazimierza Wyki i Kazimierza Wyki, wydanych przez Zeszyty Literackie niedawno i oczywiście do słynnego tomu Czesława Miłosza Zaraz po wojnie, gdzie tych korespondentów, rozmówców, korespondentów jest mniej, te zbiory listów są obszerniejsze, no ale ta zbieżność chronologiczna niewątpliwie tutaj jest i ten zbiór jest takim ważnym, chyba następnym jeszcze źródłem istotnym do badania tego początkowego okresu powojennego. Ale są też istotne różnice między innymi na przykład tomem Zaraz po wojnie, korespondencji Czesława Miłosza i tomem Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Pierwsza dla mnie uderzająca kwestia polegałaby na tym. Ja bym podzielił te listy przede wszystkim na zbiór listów, w których są wyraźne sprawy do załatwienia. Rozmaite, zaraz o nim spróbuję dwa słowa powiedzieć. I zbiór listów, jakby to określić, ważnych ideowo, światopoglądowo, próbujących no, jakoś opisywać, określać nową sytuację i miejsce ludzi, którzy piszą te listy w nowej sytuacji. Oni sami mają kłopoty z definicją i tego, czym jest Polska powojenna, tuż powojenna.
co najmniej do 1948 roku, a już no, do zjazdu w Szczecinie 1949 roku, do zjazdu ZLP tym bardziej. I mają kłopoty ze zdefiniowaniem samych siebie w tej sytuacji. I jak już zresztą zostało przed chwilą powiedziane, wiemy to dzisiaj, jak różnie potoczyły się losy tych korespondentów i tych, którzy pozostali w kraju, byli w kraju i tu przeżyli okupację, albo tych, którzy wrócili do Polski, bo tacy też oczywiście są, ale także tych, którzy korespondują z Borejszą z zagranicy i decydują się jednak później na pozostanie z zagranicą, chociaż nigdy nie były to decyzje oczywiste i podejmowane bez wątpliwości, jak mi się wydaje. Zresztą w niektórych listach tych od korespondentów zagranicznych przewija się, może w mniejszym stopniu niż w jakichś innych zbiorach, ale to też tu się pojawia. Takie ważne właściwie pytanie o to, gdzie można ocalić literaturę. Gdzie można ocalić język? Jedni powiadają, wydaje mi się, że to rozgraniczenie jest dosyć ważne, jedni powiadają, jak na przykład Iwaszkiewicz, że bez względu na to, jak wygląda szata polityczna i porządek społeczny i polityczny, Polska jest tu, gdzie jest Polska i tylko tam można pisać i tylko tam można być czytanym i tylko tam można się ocalić jako pisarz. A inni, no jak na przykład Czesław Miłosz, uważają, że żeby się ocalić jako pisarz i żeby ocalić język pisarstwa i żeby ocalić polszczyznę, w której można pisać, trzeba uciec od tej sytuacji takiego propagandowego i politycznego stłamszenia. I właściwie tutaj tu nie można powiedzieć, żeby któraś z tych stron miała rację. To jest raczej kwestia losu i indywidualnego wyboru. Ale ta grupa listów, które bym określił tak roboczo mianem ideowych czy światopoglądowych, jest jednak w mniejszości, jak mi się zdaje. Znacznie więcej mamy listów dotyczących konkretnych spraw do załatwienia, przeróżnych i spraw indywidualnych. Właściwie chciałem nawet zacytować fragment króciutki, dwuzdaniowy listu Zofii Naukowskiej i nawet mnie nie zaskoczyło, że pan redaktor zechciał również wspomnieć o Naukowskiej. To jest uderzające. Cytuję, zgodnie z pańskim łaskawym życzeniem posyłam Genie po przyrzeczone akty kurtuazji. Po pierwsze pieniądze, po drugie rękawice, po trzecie benzynę, po czwarte może termos ze znakiem zapytania i piąte może żywność. Więc jest dużo spraw indywidualnych, do których pisarze, z którymi pisarze zwracają się do Borejszy, takich życiowych, codziennych, ale jest też cała masa spraw rozmaitych służbowych, których listy są świadectwem. To są przede wszystkim prośby o pomoc w wydaniu rozmaitych rzeczy albo jakieś wsparcie stypendialne, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, finansowe, w tym, żeby móc pisać. Przede wszystkim są kwestie wydawnicze, no to naturalne. To są także kwestie już takie techniczne dotyczące i organizacyjne dotyczące już spraw zawodowych, na przykład właśnie pracy samego wydawnictwa i druku odrodzenia. Tego między innymi dotyczą listy Jerzego Putramenta. Właśnie te kwestie takie, dawajcie nakład, jaki ma być nakład, przysyłajcie papier, wywalcie papier i tak dalej, i tak dalej. To się właściwie u wielu korespondentów też pojawia. Ale i w tym słynnym już chyba, legendarnym można powiedzieć, liście Juliana Tuwima, może później Grzegorz zechce dwa słowa na ten temat dorzucić, bo w końcu, jak wiemy z obszernego przypisu Grzegorza, jest to list niewysłany. To znaczy ten list, który my czytamy, Borejsza go nie przeczytał. Borejsza przeczytał, tak,
jeżeli to później, już po powrocie Tuwima, a prawdopodobnie przeczytał jakąś inną skróconą wersję. No ale generalnie rzecz ujmując, treść pewnie, choć skrócona, listu, który dotarł do Jerzego Borejszy, była podobna do tej, którą czytamy tutaj w tym obszernym, no nie brudnopisie, ale w tej no pierwszej, takiej trochę bogatszej wersji. I tu właśnie Tuwim też się zwraca, chociaż pisze rzeczywiście, przede wszystkim jest ta kwestia przedwojennego ONR-u, który paradoksalnie, dziś może moglibyśmy powiedzieć nie całkiem paradoksalnie, ale dla niego paradoksalnie, nagle odżywa w latach 46, 45, 6 i 7 i pojawia się Piasecki i nagle zaczyna robić dużą karierę. Ale też zwraca się z rozmaitymi takimi sprawami organizacyjnymi. Myśli na przykład o piśmie Globus, które miałoby być taką etnograficzno-geograficzną, takim popularyzatorstwem geograficznym. On zresztą w tej samej sprawie pisze też do Iwaszkiewicza wtedy, kiedy uruchamiały się nowiny literackie. No pismo literackie tak, ale może by coś popularnego na taki amerykański wzór. Tu się ten Globus ponownie pojawia z takim pytaniem, czy taki koncern jak Czytelnik nie chciałby się podjąć wydawania takiego czasopisma. Kolejne pomysły Tuwima, uruchomienie biblioteki poetyckiej, która publikowałaby klasykę poezji polskiej. No i wreszcie swoje sprawy, czyli wydanie Kwiatów Polskich. Wtedy już jesteśmy po wydaniu w Polsce dwóch fragmentów Kwiatów Polskich, ale rozproszone to były fragmenty. Pierwsze w Przekroju, zresztą Tuwim pisze, że w Przekroju z potwornymi błędami i drugie w Odrodzeniu i to bez błędów, no ale tylko w krótkich fragmentach, rozproszone. Natomiast w takim zwartym druku książkowym to się jeszcze nie ukazało, Tuwim o tym pisze. Zresztą, kiedy Tuwim w jednym z późniejszych, krótkich takich informacyjnych listów pisze o tym, że chciałby się wycofać z prowadzenia w Odrodzeniu rubryki Kamera Obskura, Kamera, to właściwie też pojawia się takie pytanie, które w rozmaitych listach nie jest sformułowane expressis verbis, ale właściwie my sobie możemy zadać, to znaczy o stosunek do literackiej tradycji przedwojennej. Tuwim pisze Kamerę w Odrodzeniu i to jest przecież Kamera Obskura z Wiadomości Literackich Grydzewskiego przedwojennych. Całe nowiny literackie, które wydaje Iwaszkiewicz, są pełne, powiedziałbym z dobrą wiarą, nawiązań, a może ze złą wiarą, zapożyczeń z przedwojennych Wiadomości Literackich Grydzewskiego i to zapożyczeń całkowicie świadomych, więc może tak, żeby też stworzyć wrażenie jakiejś, czy stworzyć poczucie jakiejś ciągłości, ale pewnie też była i tam rzeczywista potrzeba ciągłości. I właściwie jeśli chodzi o te kwestie takie techniczne, życiowe i organizacyjne, czy o ten cały blok listów, gdzie są takie sprawy do załatwienia, to ja bym nie spostrzegał jakiejś wyraźnej różnicy między pisarzami krajowymi i pisarzami zagranicznymi. Właściwie kwestia wydań pojawia się i w listach wydań krajowych, i w listach Zofii Kossak. Później oczywiście, ale to jest już troszkę później, mamy uchwałę Związku Literatów na Obczyźnie zakazującą pisania w kraju, która przez wielu ludzi pewnie i nie całkiem bez racji jest uważana za krok samobójczy. Właśnie w myśl tej, znaczy właśnie zgodnie z tą myślą, że polskie pisarstwo może być czytane, polska literatura i język może być czytany tylko w kraju, właśnie może być ocalony tylko w kraju. Ale jak też zechciał wspomnieć pan redaktor Pasent, dzisiaj wiemy, jak różnie potoczyły się losy rozmaitych autorów tych listów i wielu korespondentów i tych, którzy pozostali w kraju i poszli w rozmaite strony, ale także tych, którzy zdecydowali się na pozostanie za granicą, czy jak w przypadku Czesława Miłosza na późniejszy wyjazd za granicę. Wtedy, kiedy no, wrócił jakby z jednej placówki, później udało mu się wyjechać, to wszystko znamy, i już wtedy zdecydować się na pozostanie w Paryżu.
Jest jeszcze jedna ważna kwestia, która wydaje mi się godna poruszenia przy omawianiu tego zbioru. Jak już wspomniałem, wiele z listów, właśnie wielu korespondentów urywa korespondencję pod koniec roku 48 czy na początku roku 49, wtedy kiedy kariera Jerzego Borejszy w Czytelniku i jego możliwości i organizacyjne, i finansowe, i polityczne wyraźnie się kończą. No oczywiście mamy też ten tragiczny wypadek samochodowy 1 stycznia 1949 roku, ale jest już wcześniej ta uchwała Komitetu Centralnego PPR o tym, że Czytelnik, to cytuję, niekontrolowana inicjatywa prywatna na odcinku wydawniczym i że w Czytelniku obserwujemy, cytuję, przejawy wojującego katolicyzmu. I, no i odwołanie z profesury Czytelnika w październiku 1948 roku. I na koniec chciałbym w związku z tym właśnie wspomnieć o kwestii, która w tych listach wydaje mi się uderzająca, a która już nie dotyczy kwestii historycznych, literackich, a bardziej jest taką uwagą amatorską i powiedziałbym życiową nawet. Być może istnieją inne listy do Jerzego Borejszy, które są pisane przez prawdziwych, bliskich mu ludzi i przez przyjaciół. Otóż w tym zbiorze właściwie ja nie widzę ani jednego bliskiego Borejszy człowieka. Są listy ciepłe, miłe. Są listy, w których on jest tytułowany panie prezesie, szanowny panie prezesie, panie majorze. Jest wiele osób, które są z nim na ty. Ale jednak nie potrafiłbym w tym zbiorze, być może się mylę i być może za chwilę to zostanie, nawet chciałbym, żeby to zostało sprostowane, ale nie znajduję właściwie wśród tych kilkudziesięciu korespondentów ani jednej osoby, która byłaby z nim blisko, na, powiedziałbym, nawet intymnej, przyjacielskiej stopie. Z tych listów nie wynika, żeby on miał przyjaciół, w każdym razie w tym gronie. Być może to jest też kwestia no, tego gatunku, to znaczy do przyjacielskich wyznań i do otwartej, szczerej rozmowy nie dochodzi w korespondencji posyłanej pocztą państwową, nie wiem. Ale to jest kwestia już właściwie wykraczająca poza zagadnienia historyczno-polityczne i historyczno-literackie, ale dla mnie była uderzająca. To właściwie chyba takie najważniejsze kwestie, o których chciałbym wspomnieć. Może jeszcze w dyskusji będzie później okazja. Dziękuję. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy, jak myślę, jakąś dyskusję na temat książki, którą tak świetnie zredagował Grzegorz Bąbiak, zanim zadam mu jakieś jedno czy drugie pytanie, chciałbym, pozwolą Państwo, 3-4 słowa od siebie, ponieważ wydaje mi się, że książka listów zredagowana przez Grzegorza Bąbiaka i z tą przedmową jest czymś ważnym i to z jednego czy drugiego powodu, który postaram się wyłożyć. Najpierw chyba chodzi o to, że gdybyśmy popatrzyli na początek PRL-u jako na jakąś datę historyczną, to od tej daty liczone pokolenia pewnie wyglądałyby tak, to oczywiście umowne, że pierwszym takim pokoleniem PRL-owskim byłaby współczesność, drugim pokoleniem, 20 lat mniej więcej późniejszym, nowa fala, a trzecie pokolenie to byliby już ci, których twórczość literacka czy naukowa liczy się post-PRL-owska po 89 roku. I gdybyśmy założyli taki roboczy układ, to można by powiedzieć, że książka zredagowana przez Grzegorza Bąbiaka liczyłaby się w dorobek tego trzeciego pokolenia, a trzecie pokolenie ma wobec jakiegoś ważnego faktu zawsze taką charakterystykę, że mianowicie kontestuje świadectwa albo jest sceptyczny wobec świadectw i szuka własnych źródeł. I otóż wydaje mi się, że jest sporo książek ukazujących się teraz, które mają taki rys
zobaczenia PRL-u, początku PRL-u przez inne filtry niż te, które dotychczas były oglądane, w szczególności nie przez filtry antykomunistyczne, nie przez filtry kraj emigracja, nie przez filtry spolaryzowane przez bieżącą politykę lewo-prawo. I tutaj ja myślę o takich książkach, niedawno się ukazała książka Andrzeja Ledera pod tytułem Prześniona rewolucja, bardzo kontrowersyjna książka, ale stawiająca na nowo pytania o początek PRL-u jako pewnego typu rewolucję, która się dokonała w inny sposób niż powiedzmy podręcznikowo. Drugą taką książką była pewnie Wielka trwoga Piotra Zaremby, która mówi o początku... Która mówi o początku zaraz powojennym, prawda, Polski, z tak zwanej urojonej perspektywy, bo nikt nie mógł mieć takiej perspektywy, żeby jednocześnie jako świadectwo rozpoznać gwałty i przestępstwa dokonane przez żołnierzy Armii Czerwonej i jednocześnie Szaber i, prawda, całą te piractwo na ziemiach odzyskanych i jednocześnie kwestie głodu i jednocześnie kwestie, prawda, zbrodni bezpieki. To jest książka, która gromadzi dokumenty i tworzy jakąś inną perspektywę. Otóż chcę powiedzieć, że książka Grzegorza Bąbiaka właśnie liczy się chyba tymi listami w taką właśnie otwarcie tej perspektywy źródłowej. Na nowo jest sporo badaczy, myślę, cała grupa działa w Instytucie Badań Literackich, robią taki cykl seminarium PRL, Życie po życiu. Właśnie ta książka należy do takich właśnie wizji młodszych badaczy opartych o źródła. I jakie trzy może takie ważne elementy, powiedziałbym, wizyjne przez tę książkę się prześwietlają? Myślę tak, kariera i dramat Borejszy to raz. Po drugie, jaką tragedią i katastrofą był socrealizm. I po trzecie, wątek klarujący się, wspomniał o tym pan redaktor Pasent, lojalności wobec PRL-u. To znaczy dzisiaj to doświadczenie jest zanegowane, zgleichlachtowane i ono się przebija z trudem, a książka, o której mówimy, pokazuje sam początek PRL-u i właśnie te postawy, które widać w praktyce listów do Borejszy, które polegają na stosunku zdystansowanym, może ironicznym, ale jednak afirmatywnym i który został potem wielokrotnie utrzymany i podtrzymany, a potem trudno się było z niego tłumaczyć i na przykład później w dziennikach Osieckiej to wychodzi, albo później w jej, zresztą w wielu, u Konwickiego, prawda, taki ambiwalentny stosunek do PRL-u, ale niechęć do negatywnego ustosunkowania się. Jeszcze parę słów na temat tej wizji Borejszy, która przede wszystkim we wstępie jest świetnie zarysowana. Otóż chce mi się zacytować za Miłoszem, który pisał o Świerszczyńskiej, jakiego to gościa mieliśmy, prawda? Jakiego to działacza mieliśmy, jaką osobę na początku drogi PRL-owskiej, a wydawałoby się, że po prostu aparatczyk partyjny i działacz, a w istocie przecież wielkiego formatu menadżer, twórca spółdzielni, ktoś w rodzaju duchowego przywódcy od strony instytucjonalnej, świetnie rozmawiający z intelektualistami, jednocześnie komunista, który miał wizję chyba zdecydowanie rozmijającą się z czasem, który nadchodził. I to jest druga kwestia. To był działacz od łagodnej rewolucji, prawda? A sylwetka Borejszy jest tutaj świetna z jego takimi, prawda, snobizmami wielkoorganizacyjnymi. On się uważał za rodzaj możnowładcy, prawda, przez sześć telefonów naraz rozmawiający z krajami,
którymi rozmawiał albo z którymi nie rozmawiał, bo podobno fingował te rozmowy od czasu do czasu, żeby było widać, że to prawda wielka osoba za stół, na stole tu zasiada. Ale więc taki Boryjsza, który jednocześnie jest twórcą imperium i jednocześnie niesłychanie blisko kontaktuje się z intelektualistami, a nie było to blisko, a nie było to łatwe. Przypomnijmy, że Tyrmand w dzienniku 54 bardzo złośliwie charakteryzował establishment początków PRL-u jako koalicję rabinów i pastuchów. To było bardzo złośliwe, ale chodziło chyba o to, że albo działacze z awansu społecznego, tacy, prawda, bardzo z prowincji, albo komuniści przedwojenni, mający takie doświadczenia bardzo, prawda, egzotyczne w sensie, prawda, albo przedwojnia, albo biura komunistów polskich w Moskwie, prawda, komitetu informacyjnego pod, działającego pod przywództwem Wandy Wasilewskiej. No więc jedni i drudzy nie byli pewnie osobami, którzy by się świetnie dogadywali z polskimi pisarzami, zwłaszcza po wojnie i z tymi całych im, prawda, pookupacyjnym doświadczeniem. Boryjsza to potrafił. Tyle, że imperium, które budował, było rodzajem zamku na lodzie i to jest druga wizja, która się tutaj w podtekście tego, tej książki, tych listów rysuje. Przecież 48-9 rok to będzie zjednoczenie PPS-u i PPR-u, a powstanie PZPR-u, a jednocześnie cała skomplikowana afera pewnego rodzaju czystki antysemickiej rozpoczynanej w otoczeniu Stalina i przenoszonej do nas, ona jest słabo omawiana, o tym wspomina Paweł Śpiewak w swojej książce Żydokomuna, która to książka powinna mieć cudzysłów w tytule, bo jednak jest to sformułowanie prawicowe bardzo, Żydokomuna, no ale ta sprawa, wewnętrzne obrachunki w kierownictwie, prawda, PPR-u, potem sprawa odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego, to wszystko były momenty, w których się Boryjsza nie mógł znaleźć. Jego rozpad, jego imperium czytelnikowskiego, i to widać świetnie we wstępie, ma charakter jakby nowoczesnej tragedii. On nie mógł się załapać w... Już dramat Kongresu Wrocławskiego, prawda, był widoczny. On nie mógł się załapać w odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, w socrealizm. On nie potrafiłby promować wierszy takich jak Gruszczyńskiego. Zacytuję z pamięci, ale ładny tekst, więc można przypomnieć. Bardzo często myślę o tym tekście. Jak sfora psów kasztany wiatru łańcuchem szarpią, rzucaj się, szczekaj, kudłata warto, my tu człowieka wychowamy. Chyba nikt z Państwa nie wie, o czym to jest wiersz. To jest wiersz o kasztanach na krakowskim przedmieściu, na uniwersytecie, a kudłata warta, rzucaj się, szczekaj, to oczywiście łańcuchowe psy imperializmu, więc poeta zaprojektował, powiedzmy, ideową stalinowską twardość w kasztany na krakowskim przedmieściu, ale chodziło oczywiście o tych profesorów, którzy nie bardzo chcieli przyjąć linię zjednoczeniową i stale krzywili się na marksistowskie literaturoznawstwo, które na przykład tak świetle wprowadzał Jan Kocy, zanim nie wyhamował. Więc w to się Boryjsza nie mógł załapać. Zupełnie inny typ, prawda, działacza. I tu jest ta trzecia właśnie kwestia, wiąże się z tym, że on rozmawiał z pisarzami tak, że można było wobec niego być lojalnym, prawda? Ten wątek lojalności wobec PRL-u, on się tutaj uwidacznia w tych wierszach, jak nieprawdopodobnie świetnie pisze do niego Tuwim, który zresztą wylewa tam wszystkie swoje żale bardzo dramatyczne wobec Piaseckiego. On nazywał, to świetnie wychodzi także w książce Piotra Matywieckiego o twarz Tuwima, nie znosił wręcz histerycznie przedwojennej prawicy polskiej, nazywał to klechistanem i lechisterią, prawda? A Bolesława Piaseckiego miał w ogóle za najgorszą osobę i jego tygodnik, który powstawał właśnie i który Boryjsza chyba po trochu wspomagał, Dziś i Jutro, określał taką spleromatyzowaną nazwą, na pewno powinno być
wasze dziś i nasze jutro, oczywiście w aluzji do Und Morgen die ganze Welt, prawda, do prawicowych zapatrywań Piasteckiego. Więc te rzeczy na koniec przypomnę tylko, jakie świetne w tych listach wychodzą rzeczy. Ważyk prosi o lampę nastolną, jeśli dobrze pamiętam, i o parę złotych, bo brak mu pieniędzy. Żółkiewski kłóci się, ale awanturuje się wręcz o to, że trzeba dofinansować kuźnicę, ponieważ płace i wierszówki są zdecydowanie za małe. Oni naprawdę to robili za grosze. Wydawało mi się zawsze, że kuźnica była jednak płacona, powiedzmy, z puli ideologicznej. A skąd żeby, a gdzie tam, prawda? A Rudnicki płacze, ale nieprawdopodobnie szczerze, że okropna z niego świnia, ponieważ wziął zaliczki, a się nie wywiązał. Borejsza odpowiada mu na to, to jest w przypisie świetnie, to w takim razie zwróć zaliczki. Więc jakby Putrament ujawnia się w swoich listach jako nieprawdopodobnie twardy aparatczyk, zafascynowany problematyką organizacji partyjnej, dwójnurtowością, trójnurtowością. Przypominam po trochę tę książkę, żeby zobaczyć, ile tam jest różnych ciekawych rzeczy, jaka wizja, by także od początków PRL-u się z tych listów wychyla. Fajne, że to jest takie, to jest szczątek tylko, prawda? To jest fragment, dużo tego zginęło. I o to właśnie, by tak rzec, chciałem zapytać tutaj, rozpoczynając dyskusję Grzegorza Bąbiaka, po prostu, jak widzisz te listy, które zostały przez ciebie przywołane w kontekście wiedzy twojej na temat tego, co nie ocalało, i na temat, powiedzmy, innych listów epistolografii, diarystyki, która by także znalazła się w polu widzenia twoim, a nie znalazła się w tym akurat badawczym przedmiocie. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, odpowiadając na pytanie i pana profesora, i pana doktora, chciałem powiedzieć, że to jest zbiór listów, który ocalał. To znaczy, jednocześnie bardzo serdecznie dziękując panu profesorowi Jerzemu Borejszy, który pozwolił mi pracować w swoim prywatnym archiwum, to są listy, które ocalały po rewizji, jaka została dokonana w mieszkaniu Jerzego Borejszy już po jego śmierci, i rekwizycji, co zastanawiające jest przecież przy takich kontaktach, które żeśmy tutaj rysowali, że brak w archiwum domowych jakichkolwiek listów zachodnioeuropejskich twórców, przecież nawet przy kongresie był Eluar, był Aragon, była Anna Segers. No, nie ma jakiegokolwiek listu zachodnioeuropejskiego twórcy, ale z drugiej strony nie ma również pisarzy rosyjskich, nie ma Ehrenburga, zupełnie. To archiwum zostało wypreparowane, moglibyśmy powiedzieć. Więc pod tym względem ono nie jest pełne, ale jest bezcenne, ponieważ z drugiej strony też moglibyśmy domniemywać, że po wojnie, mając świadomość zniszczeń wojennych, wszystko to, co ocalało, powinno być zachowane, a nawet to, co było tworzone dla kultury, powinno być tym bardziej zachowywane. I paradoks polega na tym, że rozpatrując się w historii kultury, czy badając historię kultury powojennej, bardzo często natykałem się na zdanie, nie ma archiwów, archiwa przepadły. Wiele związków artystycznych, wiele związków twórczych, i to jest przerażające, nie ma swoich archiwów, one zostały zniszczone bądź celowo, bądź przez, przepraszam, ale głupotę, przy przenosinach, przy zmianie siedziby. Nie mamy archiwów państwowych. Jedyne, co pozwala odtworzyć te pierwsze lata, to są archiwa prywatne. Właśnie między innymi takich działaczy jak Jerzy Borejsza. Ale to też nie jest normą, bo wiele rodzin również te archiwa nie zachowywało. No, tu łącznie z osobami tej miary, co Karol Kuryluk. Nie mamy archiwum Kuryluka, drugą bardzo ważną osobę tamtego czasu, bądź jeszcze trzecia wersja rodziny, jakby z niewiadomych, ale być może dla siebie powodów, nie dopuszczają badaczy jeszcze do tych archiwów, no, uważając, że kryją się tam rzeczy, które by
w jakiś sposób zmieniły, czy były niekorzystne dla danego twórcy. Także jedyne materiały, które prawdopodobnie jeszcze z biegiem czasu będą wypływały, to będą właśnie owe archiwa rodzinne. Stąd ten zbiór jest zbiorem unikatowym. Tak bym powiedział, że zbiorem bardzo, bardzo ważnym i bardzo cennym, choć fragmentarycznym, ale z tych kawałków da się ułożyć portret. Tak jak żeśmy tutaj mówili, mimo że to nie będzie szczegółowy portret, ale rysowany grubą kreską, ale będzie wyłania się tu portret i pierwszego pięciolecia tuż powojennego i portret jej architekta kultury, architekta kultury tego czasu, prezesa czytelnika Jerzego Boryszy. No właśnie, bo tak nawiązując do tego, co pan Marek Radziwon powiedział, że Boryszy nie miał przyjaciół, a przynajmniej nie widać tego. Chciałem zapytać twórcę tej książki, dawcy nieprawdopodobnie ważnych przypisów do listów, całej tej oprawy i fantastycznie świetnej przedmowy. Chciałem zapytać o to, jak spostrzega z dzisiejszej perspektywy ulokowanie samego bohatera, Jerzego Boryszy, na mapie, powiedzmy, stronnictw, układów, sił i zwaśnień, frakcyjności politycznych, jak widzi Boryszy w środowisku polityków początku PRL-u? Czy można to jakoś zobaczyć, czy też, czy on jest taki jakby samotny, czy on gdzieś w jakiejś grupie funkcjonuje? Jak to widać dzisiaj z tej perspektywy? On musiał mieć ulokowanie i miał. To nawet doskonale pisze o tym w Nowym Świecie i okolicach niedawno zmarły Tadeusz Konwicki, gdzie dzwoni do Józefa i Konwicki pisze, my wiedzieliśmy, że dzwoni do premiera, bo nasz cesarz jest snop, prawda? Więc miał zaplecze, miał, zresztą to o tym pisze we wstępie, o jego przyjaźnie w cudzysłowie, oczywiście. I odpowiadając przy okazji na pytanie, czy o przyjaciół, ja myślę, że jednak da się wypreparować kilka przyjaźni z tej książki właśnie po roku 49, a nawet później, już tak około 51 roku, kiedy Jerzy Borysza jest chory, kiedy już nie ma wpływu, kiedy w zasadzie nie mają się po co do niego zwracać. I z tego okresu listy, myślę, że to są listy od przyjaciół, od literatów, którzy się dopytują o zdrowie, którzy przychodzą do szpitala i odwiedzają go. To no, osoba, która straciła wpływy i osoba, z którą kontakt może zagrozić literatowi, no to jednak świadczyło o jakiejś wdzięczności, o jakichś więzach, które łączyły z tą osobą, już nie jako działaczem, nie jako prezesem, od którego zależały wydania, no tylko po prostu jako bliską osobą. I tu kilka takich osób, autorów tych listów dałoby się wyodrębnić. Znów jeszcze jedna kwestia. Nie wszystko było na papierze, jak żeśmy mówili, prawda? No tutaj ta enklawa literacka, jaką Boryszy stworzył w Alei Róż, no i sąsiedztwo z Broniewskim, sąsiedztwo, zanim dostał willę, prawda? To przecież mieszkał w Alei Róż, w tej kamienicy Słonimski, później Gałczyński, prawda? No to są osoby, z którymi się spotykał na schodach, no więc no trudno byłoby, żeby jeszcze do siebie pisali, skoro się widzieli codziennie niemalże. A więc to też mogło być jakąś odpowiedzią, że przy kontakcie codziennym no takie listy były niepotrzebne. A jeszcze dodatkowo trzecia rzecz, sposób załatwienia spraw przez Jerzego Borysza, o których zresztą pan profesor wspomniał, a które są w niezliczonych wspomnieniach, gdzie większość rzeczy było załatwiane za telefon. Gdzie właśnie przy kwerendzie, jaką robiłem w zbiorach tych literatów, listów samego Jerzego Boryszy jest niewiele. Dlaczego? Ponieważ z tego, co zresztą właśnie i pan Tadeusz Konwicki mówił jeszcze, że on nie pisał. Znaczy on załatwiał sprawy bądź na telefonie, bądź zlecał sekretarkom. I w archiwum są kopie nielicznych wysłanych listów, które tylko mają jego parafę. Większość rzeczy była załatwiana po prostu, no, to świadczy też o spontaniczności, o może temperamencie Jerzego Boryszy, który nie miał czasu na takie rzeczy. On po prostu chodził prawdopodobnie, czy zlecał swoim sekretarkom pozałatwianie spraw i tylko parafował swoim znakiem i sprawa była załatwiona dla niego i następne.
Proszę Państwa, no właśnie, ja ostatnią rzeczą, o którą chciałem zapytać autora i redaktora tej książki, jest, by tak rzec, pewien mój domysł dotyczący wizji samego Borejszy, a raczej jego borejszowej wizji, ponieważ wychyla się z tego wstępu bardzo sugestywna sylwetka komunistycznego działacza, właściwie człowieka establishmentu PRL-u, najściślejszej elity. To był ktoś z pierwszego rzędu, chociaż przez samych najwyższych kapłanów określany był jako nie dość pewny i w związku z tym spychany w praktykę działań wydawniczych, a nie siedzący w samym głównym komitecie centralnym. Niemniej zarówno układy, rodzina, przeszłość, historia ukazują Borejszę jako działacza bardzo wysokiego lotu. I pytanie do Grzegorza Bombiaka jest takie. Czy można wyśledzić z tekstów, z archiwów, może z rozmów z synem Borejszy, jakąś, by tak rzec, wizję przyszłości, jaką miał Borejsza? Co on właściwie robił? On budował ogromne imperium, budował nieprawdopodobną platformę polityczną, jaką był Kongres Wrocławski, wzorowany zresztą na Kongresie Kultury, Kongresie Pracowników Kultury, prawda, z Lwowa w 1935. To była wielka, by tak rzec, idea polityczna. Tymczasem szedł czas dramatyczny, socrealizmu, stalinizacji ruchu, wszystkie państwa demokracji ludowej miały być wzięte na krótką smyczę. To z Borejszą, znaczy co, Borejsza się w tym nie łapał, ale pytanie moje jest takie, a do czego Borejsza zmierzał? Dlaczego okazało się, że nie był na tyle sprytny, żeby pięknie zmienić kierunek natarcia, że posłużę się tekstem Lasoty, prawda? Tak? Tylko właściwie zderzył się czołowo z tą kwestią zjednoczenia, stalinizacji ruchu. Jaką miał wizję i dlaczego to się tak skończyło? To jest pytanie do Grzegorza Bombiaka. Myślę, że w pełni mógłby na to odpowiedzieć Eryk Krasucki, który jest autorem pierwszej biografii Jerzego Borejszy i badaczem archiwów również rosyjskich, bo myślę, że częściowo odpowiedź na to pytanie tkwi jeszcze w archiwach rosyjskich, do których częściowo on miał dostęp, częściowo nie. Wizja Jerzego Borejszy powojenna to jest łagodna rewolucja, która właśnie zamyka się w jego działalności i przede wszystkim której zwieńczeniem miało być Dom Słowa Polskiego. To jest to, co ja nazywam szklane domy. I nie przypadkiem nazywam to szklanymi domami, bo było to ewenement w całym bloku. To podkreślam, że to był Dom Słowa Polskiego. Czegoś takiego nie było w innych krajach bloku wschodniego. Żeby wybudować wielki, trudno mi określić dzisiaj z dzisiejszego punktu widzenia, no ale gigantyczne przedsiębiorstwo w zasadzie, które by było z jednej strony właśnie świątynią literatury, sztuki, słowa, a z drugiej strony doskonale funkcjonującym imperium wydawniczym. To w Domu Słowa Polskiego według planów miały być drukowane książki na najwyższym poziomie dla całego bloku. A więc to była wizja przekraczająca również granice polskie. Miały być tam sale wykładowe, miały być tam domy, miały być tam pokoje gościnne dla twórców. To był olbrzymi gmach, po którym w ogóle śladu nie został i w ogóle zostało to ucięte na... To wyszło tylko poza fundamenty. Zresztą zachowały się kroniki filmowe, gdzie w roku 50 chyba władze wizytują budowany Dom Słowa Polskiego, ale to już są reszty, prawda? Co ciekawe, nie zachowała się dokumentacja też. Ktoś na pewnym momencie zniszczył całą dokumentację budowy Domu Słowa Polskiego. Więc to też ma znaczenie, że to miała być wielka inicjatywa, nie, i to też zdajmy sobie sprawę, nie wydawnictwo literatur bratnich narodów, tylko jeszcze raz podkreślam, Dom Słowa Polskiego. To była ta wizja jeszcze wywodząca się z przedwojennej lewicowej inteligencji. Dlatego wracam do tej myśli, że nie przypadkiem ja nazywam to szklanymi domami, bo na postać Jerzego Borejszy można byłoby spojrzeć jako na bohatera Żeromskiego, który był ideałem tego pokolenia. Czy przypadkiem Borejsza nie był takim Baryką albo Lulkiem, który działa już po wojnie? Bo kiedy
kiedy wychodzi Przedwiośnie, Borysia ma 20 lat. To jest jego pokoleniowe, jego pokoleniowa powieść. Wobec tego dylematy tamtych bohaterów są jego dylematami. I pytanie, odpowiadając na pytanie pana profesora, to są właśnie te dylematy, co byłoby, gdyby, prawda? Gdyby był ciąg dalszy Przedwiośnia. Czy losy Jerzego Borysia nie są takim ciągiem dalszym bohaterów i dylematów z Przedwiośnia? No właśnie, proszę państwa, różne ciągi dalsze do Przedwiośnia dopisywano. Borysia, życie i działalność Borejszy też pewnie było takim ciągiem dalszym. Igor Neverlin napisał nawet książkę Zostało z uczty bogów, której bohaterem jest on sam, a właściwie jest to jakby autentyczna wersja fikcyjnego Cezarego Baryki, bo on naprawdę przeżył w Symbirsku rewolucję, a kiedy się czyta ostatnią książkę Zajeździmy kobyłę historii profesora Modzelewskiego, to tam jest też dzieciństwo rosyjskie i ten wątek rosyjski przewijających jest zresztą w losach, w biografiach wielu działaczy komunistycznych początkowego okresu PRL-u. On jest w ogóle prawie nieopisany. To są takie rzeczy, których pewnie już się nie dowiemy wielu rzeczy, ale to jest jedno z takich niepostawionych pytań czy nieudzielonych odpowiedzi. Czy Borysia myślał o takiej karierze, jaką zrobił Josip Broz Tito, który by odprowadził Jugosławię w bok od stalinizującego się bloku. Czy to mogło być coś takiego, raczej, prawda? Raczej nie, raczej był działaczem kulturalnym, twórcą kultury, a nie... Hiszpańskie ślady są też niesłychanie, no tak, prawda, ciekawe. To w młodości, to jeszcze sprzed wojny. Natomiast jeszcze dopowiadając, czy odpowiadając na pytanie doktora Marka Radziwona, to są listy wybrane, to znaczy to są listy do literatów. To nie są wszystkie listy znajdujące się w archiwum. Od literatów, przepraszam, tak, od literatów, ponieważ archiwum jest olbrzymie. To ja tylko dokonałem wyboru tych, którzy wchodzili w skład imperium, czy jak pisze Miłosz, wszyscy byliśmy w jego stajni, prawda? Ja też byłem, no to jest ta stajnia Jerzego Borysia. I w zasadzie również taka namiastka archiwum czytelnikowskiego, bo znów czytelnik też. W czytelniku nie zachowały się archiwa z tego pierwszego okresu. A listy literatów w jakimś sensie oddają też klimat w ogóle listów do Jerzego Borysia i spraw, którym się do niego zwracano, bo pisali i zarówno, to są najciekawsze moim zdaniem listy prostych drukarzy, zecerów, z którymi on się stykał albo z którym się znali sprzed wojny i doceniają jego działalność, proszą o jakieś drobne rzeczy i na marginesach są ślady, że on spełniał te prośby. Że tutaj to nie tylko wobec tych wielkich jakby zwracał na nich uwagę, ale on był wyczulony na wszelkie tego typu sprawy związane z codziennym bytowaniem, z poprawą. Jeżeli mógł, to pomagał. A z drugiej strony, żeby może zainteresować państwa, także zwracano się do niego, czy to świadczy o temperamencie i o sprawach, jak się do niego zwracano. Pozwolą państwo, że zacytuję jeden list, sprawę, którą się zwracano. To znaczy, jako prezes wielkiego koncernu, no, dbał również o sprawy codzienne swoich pracowników i musiał rozsądzać spory, donosy, jakie do niego pisano, także moralne. Jeden z pracowników został pomówiony o odbywający się romans w gabinecie dyrektora. I oczywiście prezes zagrzmiał, no i dyrektor tłumaczy się tak. Ponieważ posądzenie mnie na podstawie pewnego doniesienia o czyny niemoralne w pracy jest dla mnie mocno krzywdzące, czuję się w obowiązku zakomunikować obywatelowi, że rzeczywiście w moim gabinecie miał miejsce fakt opisany przez obywatela prezesa. Faktu tego dopuścił się podczas mojej nieobecności obywatel K, pracownik Wydziału Kolportażu, który prowadzi kolportaż miejski. W przeprowadzonym przeze mnie dochodzeniu przyznał się do tego, ponieważ drugą osobą była również pracownica Wydziału Kolportażu, zwolniłem go z obowiązku wyjawienia nazwiska współwinnej. Zaznaczam jednak, że fakt ten ze strony ludzkiej zasługuje na pewne pobłażanie, ponieważ obywatel K jest człowiekiem samotnym, jednak dość impulsywnym, w dodatku nie dysponuje swoim mieszkaniem. No więc
z ciągu dalszego wynika, że brak mieszkania i samotność obywatela K były sytuacją łagodzącą i znalazły zrozumienie w oczach obywatela prezesa. Cytuję to dlatego, żeby Państwu pokazać, że właśnie czytelnik i cała ta społeczność była jedną rodziną, prawda, jakby takim społecznością, która, no właśnie, to ta strona ludzka, prawda, że no, przy tamtej sytuacji tuż powojennej, no była to ewidentnie element łagodzący. Jeśli można, zacytowałbym list, jaki właśnie Eryk Lipiński w roku 1947 wysłał. Drogi Jerzy, rodzoną matkę zawsze się kocha, choćby nawet się okazało, że ma na pupie obrzydliwą krostę. Jeśli czytelnik nazwiemy matką, to odpada moment zaskoczenia, ponieważ krosty dwie są widocznie od 2 lat i to akurat na czole, a raczej na czele. Mnie i mojej cichej synowskiej miłości krosty te nie szkodzą, szkodzą tylko matce. Kiedy słuchałem twego expose o planowaniu w czytelniku, cierpiałem podwójnie. Raz z powodu ślepej kiszki, po drugie z powodu marszałków Napoleona. Dlaczego żaden z gówniarzy obdarzonych przez ciebie, obyś żył wiecznie, Bolesław Prus Faraon, tytułem dyrektora i samochodem, nie odezwał się ani jednym słowem? Tak wyglądały narady tylko w państwie Tamerlana. Chodzi chyba o to nam wszystkim, żeby czytelnik trwał dłużej. No tak piszą do siebie przyjaciele, prawda? To tylko przyjaciel mógł drugiemu coś takiego powiedzieć. Jeszcze jeden list Lipińskiego. Z 1948 roku. Drogi Jerzy, najbliższy numer Szpilek zamierzałem poświęcić satyrze radzieckiej z okazji miesiąca przyjaźni polsko-radzieckiej. W związku z tym projektem zwróciłem się z prośbą o odpowiednie materiały, numery krokodyla do, wymienia, ambasady ZSRR, gdzie tych materiałów nie dostałem, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, gdzie tych materiałów nie dostałem, Księgarni Wypożyczalni Czytelni na Placu Unii Lubelskiej, gdzie tych materiałów nie dostałem, Instytutu Prasowego Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik, gdzie tych materiałów nie dostałem. Mam zamiar zwrócić się jeszcze w tej sprawie do biskupa krakowskiego, ale przedtem zwracam się do ciebie z przyjacielską prośbą. Czy mógłbyś mi wskazać jakieś źródło, w którym mógłbym otrzymać wyżej wymienione materiały? No więc tak, był zawsze ostatnią instancją, do której się zwracano. To znaczy wypadek, któremu uległ Jerzy Borysza 1 stycznia 1949 roku, jest wypadkiem, który nie do końca został wyjaśniony. To znaczy wracał z Belwederu, z Sylwestra i jako jedyny samochód był wcześniej sprawdzany, jako jedyny wypadł z tego samochodu. 3 inne osoby, które nim jechały, nic im się nie stało. Samochód wypadł na zakręcie, było ślisko, on jeden jedyny wypadł z wozu. Doznał wtedy wylewu. Dostał wtedy wylewu, przebywał w szpitalu i też niektóre z listów o tym informują, że wtedy zmienił się, znaczy psychicznie zmienił się nie do poznania. Wszyscy mówią, że po tym 1949 roku to nie jest ten Jerzy Borysza. To zmiany osobowościowe poszły tak daleko, że prawdopodobnie zmiany jak wywołane tym wstrząsem, tak, to powodowały całkowitą zmianę psychiki osobowości. Z drugiej strony nasilające się lęki czy kwestie związane z nie bezpodstawnie, z tym, że jest obserwowany, że coś się szykuje wokół niego. Nie bezpodstawnie dlatego, że w jednym z listów Expressis Verbis jest napisane, że Jacek Różański kontroluje listy do leżącego w szpitalu Jerzego Borysza, prawda? Że no, towarzysze zaczynają go otaczać. Mówiąc nie tylko opieką, ale no właśnie opieką, może to jest dobre słowo. Tak, właśnie. Natomiast przyczyną śmierci był rak. Był rak, który prawdopodobnie przez tryb życia, przez przeżycia wojenne, prawda, to wiele z osób, które przez wojnę przeszły, no, umiera tuż po właśnie ze względu na te swoje przeżycia. Więc prawdopodobnie wypadek zintensyfikował, czy w jakimś sensie przyspieszył tą śmierć, natomiast nie był bezpośrednim powodem, bo tym powód był rak. Ja tylko mały przypis, mianowicie tam w liście Żółkiewskiego, który jest wtedy naczelnym Kuźnicy i zwraca się o pieniądze, z zazdrością jako redaktor Polityki przeczytałem, że jeden wierny czytelnik ofiarował redakcji konia, który... Tak, 50 tysięcy został sprzedany. Tak. Mają pretensje, że grosza nie zobaczyli z tej sprzedaży. No koń został sprzedany. To mi przypomina, już wyczerpany jest porządek dzienny, to ja może coś powiem poza porządkiem dziennym, ale może się nadawać na koniec. Mianowicie
już nie pamiętam, kiedy to było, ale chyba w latach 70. Jerzy Urban, który specjalizował się w żartach i happeningach, zdobył papeterię stadniny koni, już nie pamiętam gdzie, i nasfingował list do Rakowskiego, mniej więcej następującej treści. Szanowny panie redaktorze, czasopismo Polityka jest bardzo poczytne wśród naszych pracowników. W związku z tym postanowiliśmy nowonarodzoną klacz nadać jej imię Polityka. I zapraszamy pana redaktora, czy nie zechciałby zostać ojcem chrzestnym. I Rakowski, który dostawał dużo listów, notabene są niewydane, zebrane listy Rakowskiego, ten list schował do kieszeni i powiedział, że tam pojedzie. I byłby pojechał, gdyby nie to, że jeden z kolegów się nad nim zlitował. Proszę bardzo. Oddamy chyba na zakończenie głos autorowi i redaktorowi książki listów do Jerzego Borejszy. Ja przypomnę tylko tytuł: na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Taki adres nie istnieje, prawda? I Borejsza w pewien sposób też jest takim bohaterem, który stanowi coś w rodzaju feerycznego rozbłysku na tle początków PRL-u. Właściwie jest w jakimś sensie postacią niemożliwą. Oddajemy głos panu Grzegorzowi Bąbiakowi. Proszę Państwa, oczywiście od tego powinniśmy zacząć. Tytuł jest parafrazą fraszki Tuwima na pewnego Pepernika, gdzie właśnie on wytyka Jerzemu Borejszy flirt z Piaseckim i z Dziś i Jutro. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, bez których ta książka by się nie ukazała i bez których to spotkanie by nie doszło do skutku. Chciałem podziękować jeszcze raz panu profesorowi Jerzemu Borejszy za to, że zgodził się na udostępnienie listów, za to, że pozwolił mi pracować w swoim archiwum. Bardzo serdecznie dziękuję wydawnictwu Czytelnik, a szczególnie pani dyrektor, która rozpoczynała nasze spotkanie, bo była takim dobrym duchem od początku tej książki. Bardzo też dziękuję pani redaktor Biance Dziadkiewicz za poświęcenie przy pracy nad książką. Dziękuję Muzeum Literatury, panu dyrektorowi Jarosławowi Klejnockiemu oraz pani kustosz Katarzynie Jakimiak za zorganizowanie naszego spotkania. Dziękuję moim wspaniałym dyskutantom za tyle głosów życzliwości i za wszystkie spostrzeżenia. I chciałem także bardzo serdecznie podziękować Państwu za tak liczne przybycie na nasze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.